Czy ty czujesz się takim sportowcem spełnionym? Ale wiesz, ja musiałem w ten sposób. Legenda polskiej koszykówki, tak to wygląda. No nie ma aż tak wielu influencerów koszykarskich w Polsce. A, czyli tak kokietujesz trochę, że a może tutaj tego. Co to znaczy mieć w polskiej koszykówce duże pieniądze? No i moi drodzy, kolejny program w drodze. To już nie wiem, będzie piąty, szósty odcinek. Nie wiem, bardzo dużo tych wywiadów ostatnio nagrywamy ciągiem, ale dzisiaj jesteśmy, słuchajcie, we Wrocławiu, a ze mną nie, zielonogórzanom nie muszę tłumaczyć, ale wszystkim innym we Wrocławiu też nie muszę tłumaczyć. Kurde, w Rydzynie też nie muszę tłumaczyć. Okazuje się, że całej koszykarskiej Polsce nie muszę tłumaczyć. Legenda polskiej koszykówki. Ale wiesz, ja musiałem w ten sposób. Legenda polskiej koszykówki, Kamil Hanas jest dzisiaj z nami. Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Miły wjazd zrobiłeś, miły wjazd. Słuchaj, no ale wiesz doskonale, że tak to wygląda. No nie ma aż tak wielu influencerów koszykarskich w Polsce, w szczególności, którzy mają na swoim koncie występy w reprezentacji. Mają, przypomnij mi, dwa tytuły mistrzowskie Polski, mistrza Polski, tak. 2013, 2015? 2012, 2015. 2013, 2015, dobrze mówisz. Widzisz, ja to czekaj, jednak, 2013, tak, ja to jednak się. Coś tam się trochę, powiedz mi, lewo, prawo, tu mówisz, że masz znasz trasę. W lewo. Słuchajcie, dzisiaj jest w ogóle sytuacja taka, bo jeździmy sobie po Wrocławiu, a Kamil powiedział, nie, spokojnie, to ja cię tutaj poprowadzę. No jesteśmy to, na Kuźnikach tak i sobie zrobimy trasę taką, jaką pokonywałem jako młody chłopak na swoje treningi pierwsze. Powiedz mi, Kamil, czy ty czujesz się takim sportowcem spełnionym? Nie. A powiem ci dlaczego. Okay. Bo złamałem rękę. Ta historia jest... No tak. 2006-2007? Był styczeń, tak. Się wtedy niestety też w Katowicach dach zawalił. Taka była katastrofa. I pamiętam tą datę. Jakby dlaczego tak mówię? Bo tak czuję, bo wiem, co grałem przed. Wiem, co mogło się wydarzyć później, jak już połapałem pewność siebie. I to nie jest tak, że ja, co by było, nie, ja po prostu grałem jako 20-latek w pucharach europejskich, prawo. I wychodziłem po swoje, rzucałem po 20-30 punktów, byłem pewny siebie. I nagle prysnął po prostu w jednym momencie, kość się złamała. Potem operacja się nie udała, pacjent żyje, na szczęście, mówię o sobie. Wycisnąłem po tym wszystkim, co mi się stało, maksa. Znaczy, ale to też... Ale czy ja się czuję, właściwie nikt mi takiego pytania nigdy nie zadał. Nie, nie czuję się, bo o wiele więcej mogłem zrobić tak w samym sporcie, na pewno, w samej koszykówce. No dobrze, no ale też umówmy się, ty nie jesteś zawodnikiem, który, że tak powiem, jest na sportowej emeryturze, bo cały czas grasz, ale też nie jesteś zawodnikiem, który jest bez sukcesu. No stary, ty dwukrotnie zdobyłeś tytuł mistrza Polski. Z tego, co pamiętam, dostałeś nagrodę, tak zwane nagrodę Rising Star, tak, w PLK, bo chyba zawodnik, który zrobił największy postęp w 2006 roku. Tak. Grałeś w europejskich pucharach, grałeś w kadrze Polski. Kurczę, no to jak na osobę, która mogłaby osiągnąć jeszcze więcej, to ja mam wrażenie, że u ciebie jest sky is the limit, tak? No brzmi to fajnie, ja jestem bardzo ambitną osobą i tak nie wiem dlaczego, czy to geny, czy to z osiedla takie rzeczy wyciągnąłem, że ja bardzo lubię rywalizację. I oczywiście ja się bardzo cieszę, bo to co powiedziałem po kontuzji, ja wyciągnąłem tak naprawdę maksa, bo granie z rękawiczką w Eurolidze czy w Eurocupie i gdzieś tam pomaganie drużynie, to dla mnie to było sukces, ale nadal z tyłu głowy no mam tą kontuzję ręki i pamiętam, dla mnie były trudne początki po urazie. Okej. Ja mówię, kurde, no dzisiaj nie mogę tego zrobić, no bo tak naprawdę mam uszkodzony nerw promieniowy, ja dzisiaj tego nie zrobię. Okay. A pół roku temu to robiłem na przykład i z tym bardzo długo walczyłem i miałem coś takiego, że ja pierdzielę, no
jakby zahamowało to mocno. No dobrze, ale też mój rozwój. Ta słynna rękawiczka, te czyszczenie rękawiczki po rzucie, które doskonale pamiętam, będąc na trybunach Stelmetu Zielona Góra ówczesnego, kiedy paliłeś kolejną truję, to powiem ci, że to był trochę też taki twój znak rozpoznawczy, więc no jakby nie patrzeć, przekleństwo, no bo kontuzja, tak? Ale z drugiej strony mam wrażenie, że wśród dziesiątek zawodników poza umiejętnościami, poza wynikami stałeś się też mocno rozpoznawalny. No myślę, że tak. Ja zawsze później z tą rękawiczkę najpierw to zaakceptowałem, potem ją polubiłem, potem wspaniałych ludzi poznałem, którzy to wymyślili i to wykonywali dla mnie, bo uratowali mi tą moją karierę sportową. No i rzeczywiście, no, w Zielonej Górze zielona rękawiczka, tam na koniec czasami sezonu rozdawałem kilka, po kilkanaście na sezon, bo one się zużywały. No i rzeczywiście ja miałem to szczęście, jak grałem przez całe swoje te lata, miałem szczęście grać z legendami we Wrocławiu na początku, z Maćkiem Cielińskim, z Adamem Wójcikiem, Dominikiem Tomczykiem. Potem się Śląsk rozpadł, grałem w Górniku Wałbrzych, który ma wspaniałą bazę kibiców i historię niesamowitą. Tak, też. I pomimo, że ten sezon był trudny, bo spadliśmy z ligi, wszyscy nas jakby obcokrajowcy zostawili, nawet kilku zawodników polskich, zostałem z Adamem Waczyńskim, Tomkiem Zabłockim i kibice to do dzisiaj szanują, że myśmy zostali do końca i grali. I potem kolejne sezony w Anwilu Wocławek, Andrzej Pluta, w Polfarmie miałem okazję zdobyć Puchar Polski z ekipą troszeczkę słabszą na papierze, no ale był Robert Skibniewski, Tomek Cielebąk i Zielona Góra. Więc ja miałem to szczęście, że trafiałem do bardzo fajnych, do dobrych drużyn, gdzie zawsze coś zazwyczaj wygrywaliśmy. Przez to też może tam było duże zainteresowanie, też wchodziły, wiesz, social media. W międzyczasie się pojawił Kanał Plus i to też później otworzyło mi kolejne drogi. Prosto i w prawo. Tak? Okej. Okay. Na rondzie w prawo. Na rondzie w prawo, okej. Okay. Znaczy, jasna sprawa z tym, że wiesz, ja też tak sobie myślę, dlatego ja wychodzę z założenia, że jednak mimo tego, że twoja ambicja może nie pozwala ci tego powiedzieć, to naprawdę masz czym się pochwalić i masz takie moim zdaniem, powinieneś z mojego punktu widzenia mieć niesamowite wspomnienia, bo faktycznie udało ci się sporo osiągnąć lewo, prawo, lewo. Sporo osiągnąć w koszykówce. Mało tego, dzisiaj też próbujesz, znaczy dalej w tej koszykówce jesteś, bo poza tym, że jesteś czynnym zawodnikiem, no jakby nie patrzeć. Jestem zawieszeniem teraz, Radku. W zawieszeniu. W tym roku nie gram. Nie grasz w tym roku, okej. Okay. To już się wydaje, że redaktor się nie przygotował do informacji. No, masz do tego prawo. Jestem w zawieszeniu, nie powiedziałem jeszcze, że nie. Są pomysły, żeby mnie reaktywować. A, czyli tak kokietujesz trochę, że a może tutaj tego... Sobą. Wiesz, powiem tak... Panie prezesie, wszystko jest możliwe, nie, tak? Nie, wiesz, tak naprawdę dużo rzeczy teraz robię związanych z koszykówką i daje mi to ogromną radość. O to właśnie chciałem zapytać, bo to po pierwsze jest strefa Hanasa, po drugie jest cała masa różnego typu szkoleń. Basket Hanasa, rewelacja. Moje takie drugie dziecko. Tak, czyli całkiem sporo tych rzeczy. No właśnie to jest taki clue, który chciałem zapytać, jak wygląda w Polsce, bo wiesz, w Stanach, już w ogóle przy zawodnikach NBA, tam mamy całe programy dla zawodników, co robić dalej po karierze sportowej. W Polsce mam wrażenie, że to chyba jeszcze tak do końca nie funkcjonuje. Powiedz mi, co robi... No kurde, głupio mi to powiedzieć, źle mi to... Będzie mi z tym źle, jak powiem emerytowany koszykarz, ale może powiem wygaszający tak. Reaktor, wygaszający reaktor. Wygaszający reaktor. Co może robić w Polsce po skończonej karierze? Dobre pytanie. Jak ma dużo pieniędzy, to nic nie musi robić, ale kiedyś tak myślałem, że to tak fajnie, tak jest nic nie robić, a dzisiaj wiem, że trzeba pracować, żeby nie zwariować. Bo to jest dla mnie bardzo, bardzo fajną kwestię, którą poruszyłeś. Prawo. Co znaczy w Polsce, w polskiej koszykówce, i nie mówię tutaj o Marcinu Gortacie, który zarobił naprawdę konkretne miliony za oceanem, co to znaczy mieć w polskiej koszykówce duże pieniądze? Nie mówię o tym, że rzucać kwotami, żeś mi rzucał. Czy faktycznie w polskiej koszykówce są duże pieniądze i są tacy, którzy mogą już dzisiaj powiedzieć, dobra,
Czy są duże pieniądze? Są duże pieniądze. Ci najlepsi bardzo dużo zarabiają. Słuchaj, dla mnie to nie jest żadna tajemnica. No, miałem w pewnym momencie kontrakt dwuletni na pół miliona więc złotych, więc no mało. No, dosyć fajna kwota. To jest mega fajna pieniądze. Natomiast tak. Brutto, żeby ktoś nie... Brutto trzeba ZUS zapłacić. Wszyscy dalej. Płacimy podatki. I fajnie. Czy ja dzisiaj mogę powiedzieć z perspektywy, ja się z tym nie czaję. To nie są pieniądze, które mi w pewnym, jakby, nie wiem, może 10 lat tyle zarabiał, to tak. I na czas płatny jeszcze. Ale, nie wchodźmy na razie w tę kwestię. Ale to też nie były pieniądze, które z perspektywy czasu patrząc, dzisiaj bym siedział w domu i nie ma co, nic nie muszę robić. Tak. Rozmawiamy często z kolegami, którzy grają, to nie po nas chyba, nie? Nie. Tak patrzę, nie. Którzy grają i to jest jakiś naprawdę niewielki procent osób, które dobrze zarabiają przez na przykład 10 lat i rzeczywiście, jeżeli gdzieś tam inwestują, kupią parę mieszkań, teraz Tomek Gielo fajne rzeczy na Twitterze wrzuca, których mówi, co można robić. Dzisiaj młodzież ma, znaczy młodzież, ci zawodnicy, którzy wchodzą, mają 20 parę, kilka lat, mają wiele większe takie możliwości, świadomość, gdzie można te pieniądze ulokować. Ja takich nie miałem, ja to tak w starej szkole, tak dla bezpieczeństwa to potrzymamy na koncie, albo tam ktoś wyskoczył, to wrzuć tam jakąś kwotę X na lokatę, niech sobie siedzi. Wiesz, no są duże pieniądze na pewno. W Ekstraklasie dobrze zarabiają polscy zawodnicy, ci lepsi na 100%. I nie mówię o Kadrowiczach, bo Kadrowiczu to jest inny level, ale średni zawodnik w Ekstraklasie na pewno dobrze zarabia. No właśnie, poczekaj, bo tutaj pauza mała. Pamiętam wywiad, zupełnie podejrzewam, że nieporównywalne pieniądze, jeżeli chodzi o kwestie sportu do sportu, ale pamiętam swojego czasu wywiad u Kuby Wojewódzkiego, był Wojtek Szczęsny, bramkarz, i on powiedział jedną bardzo istotną rzecz i chciałbym Ciebie o to zapytać. Że on powiedział, w polskiej lidze dzisiaj młodzi zawodnicy zarabiają za dużo. Takie słowo w głowach im się poprzewracało, tak? W porównaniu do tego, co zarabiali. I teraz moje pytanie do ciebie. Czy uważasz, że dzisiaj, w porównaniu do tego, co wy dostawaliście, a czasami podejrzewam, że nie było tego jakoś super dużo, prawda? Przynajmniej na samych początkach w ogóle. Czy dzisiaj te zarobki dla młodych koszykarzy są już naprawdę na przyzwoitym poziomie i poza tym, że jest to pasja... chęć grania w koszykówkę na poziomie jakimkolwiek, tak? To po prostu tak z czysto punktu widzenia, wiesz, ekonomicznego, opłaca się po prostu być zawodowym koszykarzem w Polsce? Opłaca się być, ale na poziomie takim, że rzeczywiście to jest twoje jedyne źródło dochodu, to wtedy tak. Bardzo zweryfikowała wiele osób, wiele młodych zawodników pandemia, kiedy nagle się skończył sezon, kiedy nie dostali pieniędzy, kiedy nie wiadomo co było, wielu z nich poszło do pracy. Okay. Bo prawda jest taka, że wielu chłopaków po pierwszych ligach gra sobie za piątkę, szóstkę, okej, sobie tam gdzieś młodzi swobodnie żyją, no ale nagle tego nie ma i co? Trzeba iść do roboty, nie? No tak, tak, tak. I fajnie, że to się stało, bo teraz, to kiedyś z Radkiem, którym rozmawialiśmy, fajnie i powinni przynajmniej druga liga na 100%, pierwsza w większości tych drużyn, które nie biją się o awans, zawodnicy powinni to łączyć z pracą. Że jednak praca albo na pewno szkoła i granie. To tak. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której chłopak siedzi za piątkę i czeka cały dzień na trening. Nie? Okay. To jest strata czasu, moim zdaniem. Ale to wiem po rozmowach z perspektywy czasu. Kiedyś bym Ci tak nie powiedział, a dzisiaj wydaje mi się, że no, trzeba to łączyć, te funkcje. O Ekstraklasie nie mówię, bo jeżeli dobrze zarabiają, nie mnie to jest oceniać. Niech zarabiają, szczerze mówiąc, chłopaki jak najwięcej. To jest ciężka praca, ktoś takie pieniądze dał, więc była taka dyskusja kiedyś, żeśmy z Radosławem, żeśmy też dyskutowali, czy za dużo, czy nie za mało. Rzeczywiście dają tyle, ile jesteś wart, na przykład tyle, ile ci ktoś załatwił, a potem ktoś może oceniać, jeżeli zna, bo też walczymy o to, żeby zarobki koszykarzy były jawne. I klubów, czy trenerów, chociaż budżet, nie mówię, to żeby no, oceniać, no bo mówimy o kimś, kto się okazuje, że ma mały budżet i w drugą stronę, wiesz,
że ma duży budżet, nie ma sukcesu, więc fajnie jakby to było jawne i wtedy gdzieś tam można dyskutować, czy to jest mało, czy to jest dużo, czy to... Ta kariera nasza krótko trwa, Radek, wiesz o tym. I czasami widzisz, ja miałem szczęście, że wróciłem w jakikolwiek sposób, no ale niektórym się nie udaje. No tak, to bez dwóch zdań. A powiedz mi, czy PLK zmieniła się przez te kilkanaście lat? Bo ja mam wrażenie, że ona się zaczyna w jakimś tam stopniu profesjonalizować, tak? Znaczy, cały czas mówię, że to jest profesjonalna liga, tak? Natomiast uważam, że na przykład ekstraklasa piłkarska zrobiła większy progres z punktu widzenia czy to możliwości środków finansowych wydawanych na reklamy telewizyjne, czy na to, co otrzymują kluby, czy na sam w ogóle takie zainteresowanie fanów. Czy dzisiaj Polska Liga Koszykówki może być, mówiąc wprost, jeszcze sexy dla kibiców? Kurde, ale mnie trudne pytania zadać. Ja ci nie będę zadawał łatwych pytań, bo powiem ci, dlaczego zadaję takie pytania. Bo na dzień dzisiejszy mam wrażenie, że dzisiaj łatwiej jest znaleźć na całym podwórku, na całym mieście dzieciaków, którzy są zajarani Stephem Curry'm, LeBronem Jamesem i oglądają magię NBA tak samo jak... To ty też oglądałeś, tak? Też miałeś, byłeś... Niż polskich zawodników. No oczywiście, że tak. I teraz pytanie, czy w związku z tym dla nich też jest... Czy ta Polska Liga może być w jakimś tam stopniu sexy? We Wrocławiu była, jest, ale bardzo była sexy, jak trener Urlep, który stracił pracę oficjalnie, że wczoraj, przyszedł do Śląska i zrobił się hype na Śląsk Wrocław. Wróciły wspomnienia, weszliśmy do finału i weszliśmy. Chłopaki weszli Śląsk Wrocław, ale mówię jako miasto. Tak. Miasto Wrocław, weszliśmy do finału. Hala ludowa pełna, pełno kibiców. Widziałem na trybunach ludzi, którzy nie chodzili. To byli uśpieni kibice, zabierali swoje dzieci i widziałem, że dzieciaki Dziewa chcieli być jak Dziewa. I ten Olek Dziewa rzeczywiście był taką osobą, że tutaj można było to odczuć. Nie wiem, jak jest w innych miastach. Ale ja ci powiem, w 2011 chyba roku, kiedy kibice w Zielonej Górze mnie zabiją, kiedy powstała hala CRS, tak. Ja pamiętam ten hype i to się zgrało z wejściem, znaczy zgrało się, podejrzewam, że to było dobrze zaplanowane, z wejściem do ekstraklasy na lewy pas, dobra, za Stalu do tej najwyższej klasy rozgrywkowej. Ty, ja pamiętam ten pierwsze spotkanie, a pierwszym spotkaniem graliśmy z Asseco. I w ogóle wtedy w składzie z bodajże Kubą Dłoniakiem, jeszcze z Walterem Hodge'em, tak, na rozegraniu, my ten w ogóle mecz z Asseco wygraliśmy z ówczesnym mistrzem. I wiesz, pierwszy mecz, 5000 ludu na hali, pełna hala. Jaki to był hype. Ja pamiętam do dzisiaj rok, dwa, tam nie mówiło się o innych sportach. Falubas to całe życie w Zielonej Górze, ale koszykówka, słuchaj, mamy drużynę, chodzimy. Tak było. Oczywiście, jeszcze się załapałem sam na tą pełną halę, ale też wiele osób mówiło, że to byli ciekawość hali. Zrobił się taki mit Waltera Hodge'a, Portorykańczyka. Tak. Potem Polacy byli jakoś tam, myśmy żyli z tymi ludźmi, wiesz, ja się śmieję, myśmy byli na meczu, myśmy byli z nimi w Demonie w lewo na tamtych drugich światłach. Oni się cieszyli, że z nami gadają i tak też było kiedyś we Wrocławiu. No, jak się... No były tak, teraz to już wszyscy mówią, wszyscy są profi, no, ale my drużynami wychodziliśmy na te imprezy. No, co ty nie powiesz? Kibice, śmiesz, ktoś się będzie śmiał, sobie noszliśmy do toalety i szedłeś robić siku i cały kibel śpiewa Hej Śląsk. No, ja takie rzeczy pamiętam. Ja nie wiem, czy dzisiaj ktoś takie ma historię, a ja się załapałem tylko na tą końcówkę tych trochę takich. Słuchaj, ci powiem historię, jak kończył się mecz za Stalu w Zielonej Górze, przecież jak grałeś, tak? I kibice się ustawiali, żeby zbić piątkę, zawodnicy robili rundkę dookoła boiska, no nie? A kto się nie załapał, to spokojnie na Wojska Polskiego do Maka.
No, i tam chłopaki też bez problemu. No oczywiście, gdzieś tam jeszcze chyba za czasów, to były twoje czasy jeszcze, Hosley? Hosley tak, był tak. U ciebie, tak? Tak, no to spokojnie można było podejść, ekipę była ekipa, znaleźć. W Demonie to naturalnie, nie? Wiesz, sukces przyciąga kibiców i to, w tym nie ma nic złego, bo zawsze jest jakaś podstawa kibiców, a jak się wygrywa, kolejni się pojawiają, jak masz piękną halę, no to oni przyjdą. Wiesz co, no, to jest tym problem, bo chodziło ci o to, czy zawodnicy są rozpoznawalni w Polsce. Moim zdaniem troszeczkę mniej. Wydaje mi się, że wszyscy się zrobiliśmy. Ja też trochę poniekąd w pewnym momencie bardzo tacy poprawni politycznie, tacy nudni po prostu. I to nie boję się tego powiedzieć, bo sam też czasami były sytuacje, w których były wywiady. To tak, w sumie tak myślę sobie, no nie powiem, bo ktoś się obrazi albo komuś coś... Jasne. No i to tu jest, że nie jesteśmy tak, mało jest takich charakterystycznych osób, które rzeczy tak, no wiesz, Radek Chyży na przykład, no kurde, do dzisiaj go wszyscy pamiętają. Każdy był jakiś, nie? Ja mam też teraz sytuację, zacząłem rzucać z jednej nogi za 3 punkty. No i teraz jest, wiesz, jak widzę, tam Łębaniama rzuca za 3 na Instagramie czy na Facebooku, oznaczają Kamila, który grał w drugiej lidze tylko. Więc ja żałuję, że jak zacząłem rzucać w lewo, z jednej nogi, jak w drugiej lidze grałem, trochę może w pierwszej. Więc takimi nawet rzeczami trochę odważnymi możemy, wiesz, być jak w jakikolwiek sposób charakterystyczni, fajnie jakby, nie wiem, niech ktoś włosy zafarbuje. Mm-hmm. Chociażby, wiesz, no jest Sroka Marcin był, jak wiadomo jaki był, nie? W prawo. Kawa? Czyli na kawę jedziemy. Na spoko. Kawę. To jest tak, patrzę, gdzie lecimy, a ty, kurczę, na kawę. Z tamtej strony. Tam, co musi się być kawa, może być kawa. Dobrze, może być kawa, jak no, najbardziej. Słuchaj. Także no, takie mam wrażenie, nikt się nie powinien obrażać. Bo warto być jakimś takim wyrazistym, żeby właśnie ten kibic chce przyjść. Wiesz, mi się strasznie zmieniło po graniu, jak gadam ze starszymi osobami, jak wyjdę z tego środowiska koszykarskiego, po słomcu kibice też mają do powiedzenia, bo mają ciekawych spostrzeżeń. Więc oni przychodzą tutaj na rozrywkę, na mecz. No i trzeba im to dać. Jasna sprawa. No i co, będziemy zamawiać... Flat white. Ty flat Chociaż white chcesz? Zielony powie, jak Maciek powie, tylko czarna. Nie, flat white lubił. Boczek mi mówił, że flat white. Dzień dobry, poprosiłbym kawę flat white. Małą czy średnią? Średnią. I poprosiłbym dużą czarną kawę. Czy cukier do kawy będzie? Dla mnie nie, a dla ciebie? Nie. Nie, nie, dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie, to wszystko, tak. Zapraszam do pierwszego okienka. Dzięki bardzo. A tego jeszcze nie było na programie, że zamawiamy kawę. Bierzesz na klatę kawę? Bierzesz na klatę kawę? Czy nie, spokojnie. Natomiast wiesz, najzabawniejsze jest to, że sytuacja jest... O, właśnie tutaj tego. Czekaj, bo ty płacisz, ja płacę. Ty płacisz, tak? No to dawaj. Musi pan jakoś tak wyciągnąć się troszeczkę. Przyłóż ten. Żeby ten, tak, przyłożyć. Dobra, okej. Okay. Jest okej, okay. Spoko. Już, nie dziękuję, postawiono nam kawę, to już jest dobrze, słuchajcie, widzowie. Nie, dzięki bardzo. Jest zdziwiony i tak dalej, co się w ogóle dzieje. Żeby nie było, jesteśmy w Maku koło Mieszczańskiej, koło Mekki. Ty czekaj, daj spokój, nie zapłacili nam. No, trzeba może zapłacić. Maku tak. Żeby nie było, że restauracja tego. Ale to jest też dziwne. Słuchaj, przed chwilą podjechaliśmy do tego. Flat white. Mała czy średnia? Znaczy jak mała? Jak... Znaczy, to nie ma dłużej? To jak jest średnia, to musi być mała i duża, nie żeby była średnia. Nie wiem, coś dobre pytanie. A propos... O, aż mi spadł z wrażenia ten. Mikrofon. Dobra, popraw. Spokojnie, poprawisz, to będzie dobrze. A propos takiej też rozpoznawalności zawodników w tej restauracji, w której jesteśmy obok. Okej. Okay. Już powiedzieliśmy, już możemy mówić, że jesteśmy koło Maka. Nie będę tego ciągnął. Myśmy byli przyklejeni na każdym stole. Nasza morda była na każdym stole. Okay. Z danymi, numer, kto co lubi. Więc wiesz, dużo takich było akcji, znaczy, które gdzieś tam dawały rozpoznawalność. O wiele łatwiej było kiedyś być rozpoznawalnym, bo kibic musiał przyjść na mecz. Nie było Instagramów, Facebooków. Dzisiaj pstrykniesz, wiesz, i widzisz, co się dzieje. A rzeczywiście, jak się kiedyś interesowałeś, to nie wiem, musiałeś gazetę bardziej, tak mi się wydaje, w pamięci zapadaliśmy kiedyś niż teraz, bo to wszystko jest takie ulotne. Sam siedzę dużo na telefonie i wiesz, sprawdzę, dobra, ktoś tam jest następny. No dobrze, a powiedz mi, to nie było czasem tak, że
poza kwestią tej rozpoznawalności, teraz mamy media społecznościowe, tak? I mam czasami wrażenie... Pięknie dziękujemy. Nie, dzięki. Dobrze. Dzięki. Mam wrażenie, że... kawka bardzo fajnie jest. Restauracji. Restauracja Złote Łuki. Że trochę brakuje takiego insajdu. Mam takie wrażenie, że w Stanach oczywiście to komentatorzy, influencerzy, programy bawią się tym, kto co napisał, kto co powiedział po meczu, tak, kto co zrobił. A tutaj w Polsce ja mam czasami takie wrażenie, że kurczę, no nie ma czegoś takiego, co by tworzyło taki, wiesz, brand love wokół Pelka, nie? No... Jest podcast Strefa Hanasa, który mówi dużo o polskiej koszykówce. No tak, no bo ty to wyciągasz. I no ja ją bardzo lubię, no bo wiadomo, grałem tyle lat, tam mam jeszcze kumpli. No i to, co z Radkiem robimy, ja oczywiście to zbudowałem na rozmowach z wywiadami, z legendami. Potem zrobiliśmy aktualności. No ale Radek to jest taka osoba chyży, wyrazista, trochę jak ktoś ogląda na ESPN, Stephen A. Smith. Tak. Jest taki... dziennikarz amerykański, który zarabia miliony dolarów. No i też wiele razy słyszałem, gdybyśmy my żyli w Stanach i gadali takie rzeczy jak teraz, bylibyśmy milionerami na przykład, nie? Tak. Więc jest potencjał w tych podcastach, bo to się rozwija wszystko. Oczywiście, że tak, tylko też umówmy się, no podcast raczej to tak samo jak z polską piłką nożną, tak? Czy nie wiem, z innymi sportami drużynowymi, chociaż siatkówkę to też akurat mamy, jeżeli chodzi o europejskie drużyny, mamy całkiem mocno, prawda? No. Na tym tle. Natomiast jeżeli chodzi o koszykówkę, no to wiesz, Stany nie żyją tylko swoim wielkim rynkiem amerykańskim, żyją całym globalnym światem, który, że tak powiem, kupuje pozwolenie na pokazywanie meczów NBA. Jakie było pytanie? Nie, mówimy po prostu o tym i w zasadzie rozmawiamy o tym, że tworzenie tego typu materiałów moim zdaniem buduje bardzo mocno Pelka, tak. Ale no raczej nie widzę w tym, to moja opinia, możliwości wyjścia na jakieś większe, szersze wody. Na pewno mega insight w Polsce i to jest chyba najlepsze. No to jest, wiesz, jakby mówię o tym, co ja robię, no to docieram do tego środowiska polskiego. Rzeczywiście i odbiór mam taki, bardzo się cieszę, wszystkich tych, co nas mnie oglądają, czy naszą ekipę. Pozdrawiam i dziękuję, no bo to robimy dla nich. Wiesz, my takie gadki robiliśmy całe życie, tylko kamera jest włączona. I analizujemy sobie i fajnie się przy tym bawimy. Ja myślę, że warto to robić. No koszykówka, wiesz, mamy czwarte miejsce w Europie. Jest Jeremy Sochan. Warto by jeszcze... Trochę ubolewam, że nie mogą się dogadać tutaj na najwyższym szczeblu z Marcinem Gortatem, żeby jeszcze Marcina wykorzystać. To jest naprawdę złoto, to powinno się wydarzyć. Mam nadzieję, że Koszarowi uda się być prezesem, że może Koszar połączy właśnie z Marcinem, który grał swoje tematy. I fajnie by można było funkcjonować. Koszykówka ma ogromny potencjał i ja myślę, że ona idzie sobie powolutku do góry. Wiesz, ja też widzę to pokolenie nasze na Jordanie wychowane, że te dzieci zaszczepiają też koszykówką. To bardzo, bardzo widać, więc warto walczyć i to, no wiadomo, polska koszykówka to jest dla koneserów. Tak, ale każde pokolenie ma swoich, że tak powiem, bohaterów. Dla ciebie to był na przykład Michael Jordan, tak? Tak. Dla pokolenia ciut późniejszego już to był raczej Kobe Bryant. Zgadza się. Obecnie, no bez dwóch zdań, dla wielu młodych adeptów takim niesamowitą osobą jest LeBron James, to samo. Zgadza się. I to są, że tak powiem, takie statementy, które powodują, że mamy cały czas te marzenie grać w tą koszykówkę. Chcemy być jak nasi idole. Natomiast zastanawiam się nad taką jedną kwestią, bo ty nagrałeś, popełniłeś swojego czasu chyba film
jak wyszkolić mistrza, tak? Czy jak wyszkolić, wychować koszykarza. Z trenerami. Jak wychować koszykarza, tak. I to jest twój kolejny gdzieś tam projekt. Czy ty widzisz na przykład chęć i zaangażowanie wśród młodych ludzi, takich bardzo młodych, bo ty pracujesz też z takimi bardzo młodymi. No. Ja nawet pamiętam, masz projekt właśnie Basket Hanasa, gdzie też masz propozycje dla różnego typu miast. Też o tym możemy dzisiaj teraz powiedzieć. Teraz reklama? Znaczy, słuchaj, no to ja, oczywiście, że tak. Słuchaj, no, ja tylko polecam rzeczy, które są dobre. Może najpierw ci odpowiem na pytanie, czy widzę chęć jakby walki u młodych ludzi, o to ci chodziło? Tak. Widzę. Jest jakby troszeczkę mniej takiej determinacji niż może było kiedyś, bo ja mówię z swojej perspektywy i kumpli, że nam się wydawało, że nic nie ma oprócz koszykówki. I może dlatego tak każdy cisnął. A dzisiaj jest masa rozpraszaczy wśród młodych ludzi. I, tak? masz mnóstwo możliwości, ale są osoby, które kurczę idą po swoje. Dzisiaj też graliśmy mecz i kilku chłopaków po prostu. To też trzeba, wiesz, to są też geny, ale to też można w jakiś sposób wyciągnąć. Ale uważaj, popatrz, młodzi zawodnicy jarają się w Polsce NBA. Mhm. Na całym świecie się jarają wszyscy NBA. Ale tak, wejdziesz sobie na social media, ja tak przynajmniej myślę, młody chłopak patrzy, kurde, ale ma zarobiste życie, nie? Jakie on ma fury, jak on ma chatę, jak on żyje, ja też chcę tak żyć. Odpalisz Instagrama polskiego koszykarza jakiegoś, no i nie zrobisz, kurde, ale ma życie, no. Co nie wiesz, o co chodzi. I w pewnym momencie dochodzisz do takiego momentu, no ale można być, nie wiem, pracować, tu jakieś są firmy, wiesz, mieć ważną funkcję albo się uczyć, cokolwiek robić, można mieć więcej hajsu. I spokojne, jakby, nie mówię, że spokojne, ale może być też troszeczkę inne wyrzeczenia. U nas też jest kult skromności, u nas nie można mówić o tym, że się ma pieniądze. Masz takie poczucie? Trochę zmienia się. Tak, zmienia się powoli. Zmienia się, no jak zarabiasz, to się pochwal tym. Tak, ale z drugiej strony mamy takie podejście, a jak zarobił, no to pewnie w jakiś nie tego sposób, pewnie ten. To jest straszne, bo dlaczego dana osoba, która całe życie pracowała na swój sukces i w chwili obecnej zarabia dobre pieniądze, nie może powiedzieć, słuchajcie, może być wzorem, mam takie fajne pieniądze, bo całe życie zapieprzałem. Tak? I można to zrobić z klasą, nie? Oczywiście. Obnosić, walcie się na ryj, jasne, ja zarabiam dokładnie tyle kasy, nie? Tak. Tak mi się wydaje, ostatnio się zastanawiałem właśnie, czym zachęcić młodych ludzi, bo niektórych mogą pieniądze motywować, wiesz, no nie wiem, popularność, nie, dziewczyny, chłopaki, obojętnie, o co chodzi. Kto co woli, nie? Mhm. Ale no, trzeba czymś zachęcić tych młodych ludzi. Myślę, że NBA pokazuje, że tam jest, wiesz, tam jest wszystko. I tutaj też bym jakiś procent motywacji, no bo takich ludzi, nie wiem, no ja na przykład miałem, że mi się rywalizacja nakręcała, bo ja się śmieję, bo ktoś miał... ktoś był na przykład ładniejszy ode mnie, albo miał coś dziwnie załączone, to mi się tam coś w głowie przekręcało i ja mówię, dobra, to ja dzisiaj mu wyjaśnię, że nie jest lepszy ode mnie, nie? Jasne, okej. Okay. Ja takie, mnie takie rzeczy motywowały, a no, nie każdy musi taki być, no jakby tak sobie po prostu myślę, analizuję, bo jestem przy tej młodzieży, co ich może nakręcać do jeszcze ekstra wysiłku, takiego, wiesz, że wsadzisz tam nogę, gdzie nie powinieneś. Jasne. No to są, że tak powiem, rzeczy, które na pewno jeszcze to w jakiś tam sobie musimy dojrzeć, jeżeli chodzi o to, żeby robić tak jak wzorce, że tak powiem, ze Stanów. Natomiast na sam koniec chciałem dopytać Cię jeszcze jedną kwestię. Powiedz mi, czy dzisiaj, bo jesteś, ty możesz zaprzeczać i powiem, że jesteś. Jesteś jednym z najbardziej znanych influencerów koszykarskich w Polsce. Influencer, znaczy no... No wiem, no tak będzie, no tak będzie i tak content pokazuje, że faktycznie to słowo influencer, osoba wpływowa, tak jest. I ty, tak samo jak jest zresztą nasz dobry znajomy Kim Debit, tak? Pozdrawiam. Dokładnie, ale też widzę, że teraz w zupełnie innym kontencie, chociaż też koszykarskim, czyli HCB, który z kolei ćwiczy dzieciaki pod dunk sesje i tak dalej. Oni znaleźli jakby nowe przestrzenie właśnie w internecie, w TikToku, w shortach, w krótkich gdzieś tam filmikach i to faktycznie się napędza, ale ja mam takie wrażenie, że kiedyś byłeś ty, był Keep the Beat,
kurczę, były programy gdzieś tam, Kanal Plus, tak? To wszystko, a teraz tych influencerów, tych osób, które mają potężne zasięgi, również koszykarskie, jest cała masa. To chyba fajnie, nie? Powinniśmy się cieszyć. Masz z tym problem, czy nie? Nie mam z tym problemu. Ja bardziej mam takie kwestie, po pierwsze, jakości tego, co przekazują. Po drugie kwestie takiego natychmiastowego hajpu, zdobycia czegoś. Ty pracowałeś na swój sukces gdzieś tam w internecie i pracujesz cały czas od kilku lat, tak? A tutaj, wiesz, ktoś wyskoczył w ciągu ostatnich 2-3 miesięcy i zdobywa niesamowity hype. No to może, kurde, trochę deprymować, nie? Wiesz co, myślałem o tym. Trzeba się cieszyć, że dużo ludzi gada o koszykówce. A co w tych treściach jest, no to każdy sobie coś tam wybiera. No ja, że tak powiem, no nie pokażę dupy, żeby mieć 3000 czy tam 5000 więcej wyświetleń. A spróbujmy! A dobra! Wiesz, no nie, jakby nie o to chodzi, ja nie jestem taki. Ja chcę być sobą, chcę promować fajne treści, oczywiście też mam, też jestem na swój sposób postrzelony. Możesz prawo jechać, jeszcze mamy chwilę czasu? Tak, jeszcze mam spokojnie. Więc każdy musi być sobą, musi być naturalny. Jeżeli wiesz i taki jesteś, to jest super. Natomiast no też gdzieś tam mam, jak oglądam różne postacie, wiesz, możesz szybko zbudować popularność, bo to ktoś robi jakieś dziwne rzeczy, ciekawe, ale czy to jest wartościowe, czy to warto oglądać, wiesz, no myślę, że rodzice też w jakiś sposób, jak mają dobrą relację z dzieciakami, też powinni to gdzieś kontrolować, nie? Nie, no wiesz, bo ja zaraz już idę dalej, tak? Dobrze, im więcej influencerów koszykarskich, tym zaraz dramy się porobią, fantastycznie. Może jakieś, wiesz, freak fighty. Ja już widzę, znaczy, Wonder, sorry, nie miałbyś szans z Kamilem, ale... Na jeden na jakiś macie oktagonie. Jeden na jeden w kosza grać. Oj, to też by tam Wonder, chociaż ja pamiętam, słuchaj, widziałem stare filmy Kim Debita. Ma tam krosa, chłopak, nie? Znaczy, no teraz on już ma naprawić to kolano ostatecznie, ale no już tego też... Tego się nie zapomina. Też już data, ale robi swoje, ale krosa chłopak miał. To bez dwóch zdań. Kipi, tak. Dobrze, szanowni państwo, bo my powolutku zmierzamy już do końca. Ale nie powiedziałem o baskecie Hanasa jeszcze. Powiedziałeś trochę. Nie, ale mogę? Możesz. Bo strefa Hanasa to wyszedłem z założenia, tak, że to jest studio. Bo śmiesznie, ja cię wyciągałem za uszy, byś tak, powiedział o tym. To jest studio, a basket Hanasa to jest teren. Mhm. I to jest wszystkie moje działania, które są poza studiem, poza mikrofonem takim, wiesz, takim studyjnym. No tak. I w tym roku pierwszy raz, mówię, zawieszony jestem z graniem. Miałem czas, żeby... przygotować. Całe wakacje kombinowałem, jak to robić. I zrobiłem zajęcia dla dorosłych, o których myślałem od dawna, że nie każdy lubi iść na siłownię i biegać i się męczyć, bo każdy chce schudnąć, każdy walczy, albo przynajmniej próbował, żeby to zrobić. A ja daję alternatywy, co prawda raz w tygodniu, ale też dla ludzi, którzy chcą pobiegać za piłką i się spocić i czegoś nauczyć. Normalny trening, taki powiedzmy, jak jest w Ekstraklasie, żeby się panowie poczuli, pozdrawiam ekipę, co na pewno obejrzą, żeby się poczuli jak, trochę jak koszykarze, żeby zobaczyli też z innej to perspektywy. I robię to z dorosłymi. Mam dwie grupy zapełnione tutaj na swoim osiedlu, na Kuźnikach. No i też teraz obóz zrobiłem. No właśnie, to jest zajebista rzecz, powiem ci. Obóz dla dorosłych. Tak. Z rodzinami. Znaczy w ogóle pomysł, ja uznałem, że to jest zajebisty w ogóle pomysł. Czyli robimy sobie wyjazd rodzinny, czyli jeżeli ktoś chce sobie gdzieś tam miło spędzić fajnie czas rodzinnie, to czemu nie pojechać w kilkanaście osób? Dzieciaki w tym momencie mają mega fajne zajawki, bo mogą sobie, rozumiem, pograć w kosza, mogą sobie potrenować. Tak. Rodzice mają trochę wolności. Czas dla siebie. Czas dla siebie. Ci, co mają dzieci, wiedzą, co to znaczy jechać z dzieciakami na wakacje. Nie? Dokładnie, więc ogólnie powiem, tak, bo widziałem plakat, na której jesteś z małżonką, z Magdą, i pomyślałem sobie, kurde, ty, no to jest mega fajny pomysł. No i jak tak, zapisy idą? Pierwszy turnus wyprzedany. Wyprzedany już? Drugi jest w połowie wyprzedany, więc jak chcecie, to zapraszam obóz.hanas@gmail.com. Można się zapisywać.
jest duże zainteresowanie i plan wygląda tak, jeszcze tylko powiem, że po śniadanku, gdzieś tam może po wspólnej nawet rozgrzewce, zabieram dorosłych na trening od 10.30 gdzieś tam do 12.00 ćwiczymy, potem oni kończą, zabieram ich dzieciaki na salę. Stop, a jeżeli na przykład małżonki nie grają w kosza? Małżonki będą miały wieczorem zajęcia dla siebie, tylko panie, czy tam będzie yoga, fajne, pilates, zumba, co będą chciały. Czyli taniec też jakiś coś tam oczywiście wchodzi. No bo moja żona od tej strony zabezpieczy, dołączy do nas jeszcze Dorota z Wysp Kanaryjskich, gdzie pracuje w hotelu i prowadzi takie zajęcia na co dzień, więc to będzie petarda. No i oczywiście integracja wieczorem, więc są jeszcze miejsca na drugi turnus. Myślę, że to początek takiej drogi, że można dawać ludziom alternatywę nie wpierdzielania dorsza przez tydzień i leżeć na plaży, bo super jest na plaży, uwielbiam dorsza, też lubię plażę, ale można też zrobić inaczej, aktywnie i w górach być i nawet rowery zabrać i sobie pojeździć. Kurczę, wiesz co, Kamil, ja mam takie wrażenie, że po raz chyba pierwszy ten wywiad, który już prawie trwa 30 parę minut, on jest kurde za krótki. Wiem. Ja bym z tobą pogadał jeszcze o kilku innych rzeczach. No tak, ale potem mi formuły powiedzą, że jest za długie i tak dalej. Ile mamy jeszcze? A wiesz co, no już mamy w zasadzie 30, prawie 8 minut. To będzie jeden z najdłuższych wywiadów na tym kanale. Czas mija szybko. Jeszcze jak leci. Basket Hanasa jest też dla dzieciaków. Robię dla dzieciaków, ale jeżdżę też po Polsce. Teraz do Białegostoku w kwietniu będę jechał, żeby promować koszykówkę wśród młodzieży. Jeżeli ktoś chce, żebym przyjechał do miasta, napiszcie do mnie albo znajdziecie gdzieś tam mnie w social media. Słuchajcie, napisać. Moi drodzy, prosta sprawa. Pod tym filmem, który tutaj będzie, wrzucimy wam wszystkie linki, tak żebyście mogli sobie zobaczyć, jak to wygląda. Moim i waszym gościem w kolejnym programie W Drodze była legenda koszykówki Kamil Hanas. Kamil, dzięki bardzo. Dziękuję za ci, Radku. Mega fajny wywiad. Fajnie jest to, że my się rzadko widzimy, a gadamy. Ale gadamy, się zdali nie wiadomo ile, prawda? Szanujcie się, kochajcie się i chodźcie na koszykówkę, promujcie koszykówkę, bo to piękny sport jest. Dzięki.